Uchwała 422, za 249, przeciw 173. Witam Państwa. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy ze stolicy Dolnego Śląska. Mówi Beata Andrejas. Jest 12 czerwca 2015 roku. Ustawę o zmianie ustawy o sporcie, poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie. Jesteśmy znowu w Sejmie, dlatego że dzieją się bardzo niepokojące rzeczy. W tej chwili jest 11.21, my oglądamy pierwszą część, którą zaczęli o 9.00. Szabas goje z Wiejskiej. Bardziej czy mniej zażydzeni. Po prostu znowu zaczęli głosować. Od samego rana. No ten to się nazywa Raś. W ogóle, proszę Państwa, to jest bardzo źle nam się kojarzy, bo nie będziemy słuchać. Zobaczmy, jak oni to robią. 593, pamiętacie Państwo, to jest stan do dziś, bo oni tutaj głosują w tej chwili i będzie więcej, czyli będzie już ponad 600 po tym piątku. A ta osoba o nazwisku Sikorski, infamis z Platformy Obywatelskiej, podobno zrezygnował. No i co, mówiła pani Żydówka Kopacz, że on zrezygnował. No jak on zrezygnował, skoro on tu dalej jest? Została zgłoszona poprawka w trakcie. Tak, poprawki do poprawek. Poprawka uzyskała stosunkiem głosów. Gut Mostowy. No jakie oni w ogóle mają nazwiska, proszę Państwa? To nie są ich prawdziwe nazwiska, bo to są polskojęzyczni Żydzi. I apelujemy jeszcze raz do minister spraw wewnętrznych i administracji. W tej chwili jest to Teresa Piotrowska. O jak najszybsze upublicznienie listy polskich Żydów. 2 700 000 przyjechało na tankach sowieckich w 1944 i 1945 i bardzo byśmy chcieli wiedzieć, z kim mamy do czynienia w Polsce, bo te osoby zostały posadowione przy pomocy za przemocą tak naprawdę zbrojnego ramienia NKWD i SMIERSZ reżimu sowieckiego, narzuconego także w Rosji. To trzeba wreszcie też powiedzieć głośno, że Rosja sobie tego systemu nie obrała sama, ale on został tam zainstalowany jak komuna paryska we Francji. I widzimy, że ci Żydzi niczym się nie przejmują, dostaną nagrody, bo już w internecie jest głośno o tym, że dostanie Sikorski, Well Rothschild czy Applebaum, jak ich tam zwał, tych Żydów, i inni Żydzi z tej rodziny, jak Rostowski, który dostał obywatelstwo polskie, przypomnijmy, od Kaczyńskiego, nie mieszkał w Polsce, nigdy nie miał polskiego obywatelstwa i nagle je dostał, a potem natychmiast został ministrem i to o zgrozo spraw finansów publicznych. Podczas drugiego czytania zgłoszono jedną poprawkę. I tak, oni tutaj tymi poprawkami do poprawek, widzieliśmy na komisjach w kilku moich filmach, jak te, zresztą możemy zobaczyć, jaką jeszcze tu mamy komisję dzisiaj. O, Komisja Finansów Publicznych, zobaczmy, kto ją prowadzi, jak tu się to dzieje, 10.09, o, frekwencja. Przypomnę, że w tej Komisji Finansów Publicznych jest również nie wiadomo czy Żyd, czy Niemiec, reprezentujący tak zwaną mniejszość niemiecką, Galla Ryszard, poseł zawodowy, jak się sam określa. I czym oni się tutaj dzisiaj chcieli zajmować? Rozpatrzenie wniosku o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy. No, czyli znowu, proszę Państwa, widzicie to. Zmiana ustawy o zmianie ustawy. Jak to można podwiększyć, żebyście Państwo to lepiej zobaczyli. Zmiana ustawy. Rozpatrzenie wniosku o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy. Czyli w czasie
kiedy premier rządu jest kopacz, Żydówka okrutna, minister zdrowia była, która zniszczyła służbę zdrowia, bo ją sprywatyzowała częściowo, a zamiar jest dalszy. I tu chyba minister Arłukowicz już nie wyrobił na zakręcie, jak on ma to dalej prywatyzować. Wczoraj mówiła w Radio Maryja pani Grażyna Ancyparowicz o tym strasznym, okrutnym przestępstwie zorganizowanym, czyli prywatyzacji służby zdrowia, ale to, co się tutaj wydarzyło, o czym napisałam artykuł, post umieściłam na politycznym forum Neon24 dla Polaków. To jest wpływ FBI, antypolskiego FBI, bo nie można nadal odwołać antypolskiego dyrektora FBI, który obraził śmiertelnie Polaków. Bo dzisiaj Ewa Kopacz, dowiadujemy się, jest w Watykanie, a dwa dni temu był tam prezydent Rosji Putin. I w tym kontekście należy widzieć właśnie Żyda Różańskiego na imię Mamirosław, generał, który został 9 czerwca przez Bronisława Komorowskiego wyniesiony na pozycję generała dowodzącego. I przypuszczam, stawiam taką hipotezę śledczą, że mianowanie przez infamisa Komorowskiego Żyda Różańskiego na dowódcę generalnego, zadaniem tego dowódcy generalnego ma być od 30 czerwca 2015 roku, wtedy zaczyna się jego urząd, czy ta służba, prawdopodobnie antypolski atak na Rosję i masakra ludności słowiańskiej na Ukrainie. Jest to moja autorska hipoteza śledcza, albowiem widzimy, że przyspieszają ruchy frontowe na Ukrainie i zdaje się, że cesarz rzymski Franciszek nie nosi korony, tylko jarmułkę, co nas bardzo dziwi, dlaczego duchowni katolicy noszą te jarmułki. I ja bardzo właściwie nalegam, proszę, żeby polscy duchowni katolicy pozdejmowali te jarmułki. Kto to wymyślił w ogóle i kto to nakazał takie rzeczy? Jarmułki to Żydzi noszą. A katolicy przecież nie są Żydami. Czy jak to jest? Ustalił termin przedstawienia sprawozdania komisji o tym. Nie chcemy wojny z Rosją, proszę Państwa. Absolutnie nie chcemy wojny z Rosją. My, Polacy, chcemy handlować z Rosją, chcemy żyć z Rosją w pokoju. W tym przypadku podjęli dwie. I nie chcemy dowódców Wojska Polskiego, którzy będą prowadzić Polskę na Syjon i nie daj Bóg na wojnę z Rosją. 3 lipca bieżącego roku. I mamy jeszcze krótkie wyjaśnienie przy tym, że w podkomisji znajduje się projekt ustawy związany między innymi ordynacji podatkowej. Tak, fragment filmu Eugeniusza Sendeckiego. Wyłączmy to. Spytamy się później Eugeniusza Sendeckiego, pana doktora, o zgodę pokazania tego fragmentu, bo to jest, proszę Państwa, bardzo niebezpieczne. Wyłączymy tę komisję. Widzimy, że jest tutaj zaledwie kilka osób. Znowu nie przyszli, bo już jest piątek, bo wyjeżdżali, czy jak, szabas go jest wiejskiej. Kazimierzu, jesteśmy tutaj, ponieważ ty nie zgadzasz się na to, co jest niestety umarł już Kazimierz Świtoń. To przecież jak mogę się zgodzić, kiedy rok czasu broniłem krzyża, kiedy broniłem krzyża i udało mi się go
przynajmniej zatrzymać do tego czasu, do 27, gdzie miał być usunięty. Kazimierz Świtoń, obrońca krzyża, ma ogromne zasługi w obronie krzyża papieskiego, który Jan Paweł II Święty postawił tam, postawiony został w KL Auschwitz, bo tam się papież modlił, a tutaj Żydzi nam go właśnie i Kneset chcą ciągle usuwać. Marii Holbego po to, żeby wstępnie pokazać, jak i co mamy robić 27. No właśnie, i tutaj jest tak, pan. 27. Dzień dobry. Proszę się przedstawić i powiedzieć kilka słów na telewizji narodowej. Przypomnę, odbyły się nielegalne obrady Knesetu na terenie Polski w Krakowie i właśnie w KL Auschwitz częściowo. To było coś co roku 27 stycznia, ale w 2014 roku 27 stycznia rzeczywiście Kneset obradował. Polaków, set tysięcy, którzy tam poginęli. Bardzo się boję, co z tego wyniknie. I widzieliśmy na filmie Zenona Nowaka, jak tam właśnie Elek dzisiaj, Duda, brał udział w tych obradach Knesetu. Fotyga, jeszcze inni, Kosiniak Kamysz, Czarny Żyd Godson, i którego teraz ja chcę obronić przed dewastacją, przed zniszczeniem tego. Dziękujemy jeszcze raz panu doktorowi Sendeckiemu i Telewizji Narodowej, że prowadzą taką propolską informację medialną na temat polską, a izraelską, żeby skoro na ziemi tam nie było, skoro na ziemi tych niebezpiecznych działań żydowskich. Obce państwo, obcy wywiad, bo wiadomo, że przejeżdżają parlamentarzyści, to musi przejść potężna ochrona. Dokładnie, Mossad, proszę państwa, Mossad, Sanhedryn, całe zło Judeopolonii się tu pakuje, plus Niemcy, bo dowiedzieliśmy się. Ale co pan będzie robił? Będzie pan rzucał kamieniami i będzie pan głośno krzyczał? Nie, broń Boże. Jak będzie wyglądała pana działalność tam na miejscu? No przede wszystkim na pewno będę ze sobą miał krzyż i z tym krzyżem uważam będę stał na terenach, które chcę chronić. No i żeby ten krzyż nie tylko mnie, ale chronił. Tak. Ja zrobiłam o tych antypolskich, ludobójczych planach Niemców i Żydów, masonerii niemieckiej i masonerii żydowskiej, już kilka filmów, bo chodzi o układ z Dorotenstrasse z 1918 roku z Berlina, który jest zatajany, proszę państwa, dziś za Żydokomuny, jak kiedyś za komuny układ Ribbentrop-Mołotow. Fenomen na skalę Europy, a być może świata, zryw młodzieżowy, również Federacja Młodzieży Walczącej nie doczekała się w PRL bis przez te 26 lat. Młodzież pracującą już zakładach pracy, bo pamiętamy, że Polska FMW, Federacja Młodzieży Walczącej, to jest moja organizacja macierzysta i proszę mi wierzyć na słowo, że nie spocznę zanim Federacja Młodzieży Walczącej nie otrzyma należnego, właściwego jej miejsca i jej zasług w historii, najnowszej historii Polski. I tu stan wojenny jest kluczem. Chociaż trwała krótko, bo ponad rok, bo od 1980 Solidarność była, NSZZ była legalna i to wywołało euforię społeczną. Taki zryw wolności legalnej, natomiast wprowadzenie stanu wojennego ucięło w jednym dniu całe to marzenie Polaków, milionów Polaków, bo
bo z komuną sensu largo walczyło wtedy 10 milionów Polaków. I teraz też tak jest, proszę Państwa, tylko że ukrywa się te dane. I tu na przykład na stronach Białego Domu pod petycją o usunięcie Jamesa Comey za antypolską wypowiedź nomen omen na jakimś zebraniu w Muzeum Holokaustu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, dyrektora FBI. I tu zaledwie się podpisało stan na dziś 3345 osób. Czyli Polacy w Stanach Zjednoczonych Ameryki są tak zastraszeni, że w całych Stanach Zjednoczonych Ameryki jest zaledwie 3000 śmiałków, bo tu część też, ja na przykład się podpisałam pod tą petycją z Polski, którzy odważą się na stronach Białego Domu podpisać petycję i w ten sposób zlikwidowano Polonię Polaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jak PKW, która naliczyła 22 141 Polaków uprawnionych do głosowania 10 maja 2015 roku. I za to, proszę Państwa, jest na pewno odpowiedzialny wieloletni minister spraw zagranicznych, rzekomo Polski, mąż swojej żydowskiej żony Applebaum, Radek S., który o zgrozo był w rządzie Kaczyńskiego ministrem spraw obrony narodowej, nie wiadomo jakiego narodu, i na przykład pierwszym ministrem spraw zagranicznych, który uznał rząd rebeliantów w Bengazji. Za to został nagrodzony i w rządzie Tuska stał się ministrem, ile lat? 7 lat, ministrem spraw zagranicznych, zdymisjonowany, ale znowu go widzimy gdzie? Na jeszcze wyższym stanowisku w Sejmie na Wiejskiej. I co on tutaj za projekty, proszę Państwa, robi? Czego możemy się spodziewać po tym człowieku? Jakie on tutaj ustawy zmienia? Co on tutaj, jakie on tu ma zadanie? Przypomnę, 593 do tej chwili, do dziś, a po tych głosowaniach, które właśnie mąż swojej żony Applebaum przeprowadził, dodatkowe sprawozdanie. Dowiemy się na stronach Sejmu, proszę pana posła, w miejscu tutaj. Sejm, prace Sejmu. I tu widzimy, jeszcze jest stan 593 ogółem ustaw. 593 ogółem w latach 2011 do 2015, czyli to jest ta kadencja Sejmu, 593, i w następnym tygodniu będziemy śledzić oczywiście tą liczbę, co tutaj ujrzymy. Na pewno będzie ich więcej. Możemy spodziewać się najgorszego, że przekroczyli 600. Tu w 2011 zabetonowali scenę polityczną, to jeszcze za poprzedniego Sejmu, bo ustawa Kodeks Wyborczy z 5 stycznia 2011 roku została uchwalona przez poprzednią ekipę, ale także Platforma Obywatelska i antypolskie PSL, Platforma też antypolska, bo to widzimy gołym okiem. Nie trzeba być politykiem, nie trzeba być sędzią, wystarczy być Polakiem, proszę Państwa, żeby to widzieć.
I oczywiście prawie wszyscy Polacy to widzą, tylko jesteśmy tak zastraszeni i stłamszeni przez tych ludzi, na czele których stoją infamisi, okrutni antypolacy, bardzo niebezpieczni. I antypolskie służby, które mają wszystkie narzędzia terroru i wykorzystują je przeciwko narodowi polskiemu. Dziękuję za uwagę. Mówiła Beata Andrejas z Wrocławia. Szczęść Boże.